Ze mną Piotr Sadok, kapitan Sandomierskich Byków. Witam Cię. Cześć, witam. Piotrek, za Wami najważniejszy, można powiedzieć, mecz sezonu z Grajkami. Ostatecznie wygrywacie ten mecz i trzeba przyznać, że w bardzo dobrym stylu. Powiem szczerze, że przed meczem, jak patrzyliśmy na wyniki Grajków, sądziliśmy, że będzie dużo ciężej. Wiedzieliśmy o tym, że jest Patryk Stępień, który no ma obie nogi, strzela z każdej praktycznie pozycji. Wiedzieliśmy, że musimy go przykryć, ale też mieliśmy świadomość tego, że Grajki z Jamajki to nie tylko Patryk Stępień, to też kolektyw, to też ludzie, którzy wszyscy grali. Wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś grają. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I spodziewaliśmy się, że jednak ta piłka u nich będzie bardziej chodzić. No fajnie złożyło się tak akurat, że no grali jak na dużym boisku tak naprawdę, czyli długa piłka na Patryka, który jakby nie było, jest masywnym zawodnikiem i mógł przytrzymać tą piłkę. A nie jest to recepta na zwycięstwo na małym boisku, no nie? Właśnie, no jednak Orlik, bym powiedział tak kolokwialnie, preferuje inny styl gry. To co my pokazaliśmy tak naprawdę dzisiaj, gdzie graliśmy dużo piłką, zagraliśmy i to sobie mówiliśmy przed meczem, żeby zagrać tak jak z Trądźwigiem, przede wszystkim konsekwentnie z tyłu. To mieliśmy nadzieję, że przyniesie sukces, no i jak było widać, udało się. Mm-hmm. To zwycięstwo już można powiedzieć, że otwiera Wam autostradę do Mistrzostw Polski, no bo zostały Wam 3 kolejki. Za tydzień co prawda jeszcze macie bardzo, bardzo ciężki mecz z odwiecznym rywalem z Automotivu, ale chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że możecie się pakować powoli na Mistrzostwa Polski. Powiem tak. Po meczu z, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, z Górnikiem bodajże, tak, gdzie wygraliśmy w końcówce 5-4, strasznie się męczyliśmy z racji tego, że nie mieliśmy do końca kadry, tak jak byśmy sobie życzyli. No i może się różnie zdarzyć, zresztą piłka jest nieobliczalna. Z Juskiem Banasiem wiem, że to będzie ciężki mecz z racji tego, że się dobrze znamy. Ma Przemka Michalskiego, który no jak widać w rankingu z najlepszych strzelców jednak do tej siatki trafia. A później, no później zobaczymy, jak się ta sytuacja wyklaruje, jeżeli chodzi o drużyny, no bo wiemy też, że i ten Golden Group też jest ciężkim rywalem. Chyba z tego, co patrzyłem na rozpiskę, będziemy grali, jeżeli zajmiemy w ogóle pierwsze miejsce, prawda, jeżeli bierzemy to pod uwagę, to zagramy z 5. chyba i 6. zespołem, prawda? Tak. No tam będzie właśnie Rolnik chyba i a chociaż nie, Trądźwig tam jeszcze chyba coś tam gra. Trądźwig, Rolnik jest. Także ciężkie mecze nas czekają, ja bym nie powiedział do końca, że się pakujemy, ale faktycznie ta droga, już jedną nogą można powiedzieć, że jesteśmy w Krakowie. Dobra, dzięki. Dzięki.